zawsze kochałem crossovery. Zresztą myślę, że dużo ludzi kocha. Możliwość zobaczenia swoich ulubionych postaci z różnych serii razem na jednym ekranie to niesamowite doświadczenie. Zawsze mnie zastanawia, co by było, gdyby postać X spotkała postać Y i jak wyglądałaby ich interakcja między nimi. Twórcy wiele razy raczyli nas różnorodnymi crossoverami, często takich, których byśmy się nie spodziewali. Jedne bywały lepsze, inne gorsze. Od bohaterów Family Guy'a spotykających Simpsonów, przez Kubiego Du, którego droga krzyżowała się prawie z każdym, aż po mój ulubiony, czyli Heroes United, który to jest odcinkiem crossoverowym pomiędzy Benem 10 a Generatorem Rexem. Wszystkie te wydarzenia zapisały się w pamięci fanów i często wspominane są w różnych momentach. Ale istnieje jeden crossover, który swoją epickością, ilością postaci i czymkolwiek, czym tylko się da, przebił wszystkich innych. A mowa oczywiście o piosence i animacji The Ultimate Showdown of Ultimate Destiny. Wszystko zaczęło się w 2005 roku. Dla kontekstu był to moment, gdy dopiero powstawał YouTube, żegnaliśmy papieża Polaka, w kinach premierowały takie filmy jak Batman Początek, Harry Potter i Jara Ognia, a na Cartoon Network pojawiły się pierwsze odcinki Bena 10. Był to zdecydowanie naprawdę niesamowity rok, jednak coś jeszcze wspanialszego miało dopiero nadejść. Przenosimy się na stronę zwaną Newsground, miejsce, w którym aż po dziś można podzielić się swoimi własnoręcznie zrobionymi animacjami, a sama strona istnieje już od 1995. Przed YouTube'em było to miejsce, w którym ludzie faktycznie przesiadywali i oglądali różnego rodzaju animacje. Pewnego jednak dnia na stronę tą wrzucony został crossover, którego nikt się nie spodziewał, ale po jego obejrzeniu każdy jednogłośnie stwierdził, że każdy potrzebował. A mowa oczywiście o tytułowym The Ultimate Showdown of Ultimate Destiny. Za animację odpowiadała osoba pod pseudonimem Alt4, jednak piosenka, której już to w tle, której to cała animacja jest jej wizualizacją, została napisana i zaśpiewana przez zespół Demon Demon, który przez lata stworzył wiele innych wiralowych hitów. Piosenka, jak i sama animacja natomiast opowiada o najwspanialszym crossoverze wszechczasów, w którym to wiele postaci historycznych, ale i fikcyjnych walczy na śmierć i życie, a wszystko zaczyna się w momencie, w którym Godzilla sieje zniszczenie w Tokio, ale szybko zjawia się Batman, który atakuje Godzillę swoimi batgranatami. Następnie jesteśmy świadkami tego, jak kilka innych postaci dołącza do walki, takich jak Optimus Prime, zombie Abraham Lincoln, Indiana Jones czy Chuck Norris, ale na tym nie koniec, bo wraz z trwaniem tej piosenki pojawia się ich więcej i więcej, często takich, których byśmy się nawet nie spodziewali, a każda z postaci była lepsza i lepsza od poprzedniej i było ich coraz więcej, tak naprawdę często za jednym zamachem. Mój ulubiony moment tej piosenki, myślę, że jednocześnie ten najbardziej znany, to gdy wiele postaci, takich jak Gandalf, Darth Vader czy The Rock, wspólnymi siłami pokonują Chucka Norrisa. Then Gandalf the Grey and Gandalf the White and Monty Python and the Holy Grail's Black Knight and Benito Mussolini and the Blue Meanie and Cowboy Curtis and John B. the Genie, Robocop, Terminator, Captain Kirk and Darth Vader, No Pan, Superman, every single Power Ranger, Bill S. Preston and Theodore Logan, Spock, The Rock, Doc Ock and Hulk Hogan. Dodatkowo, gdyby tego było mało, w samej animacji pojawia się też wiele innych postaci w formie cameo, gdzieś w tle, jak na przykład Goku czy Mario. Całość natomiast kończy się wraz z ogłoszeniem ostatecznego zwycięzcy całej walki, który jako jedyny wyszedł z niej żywy, a jest nią Mr. Rogers, czyli amerykański prezenter telewizyjny znany z prowadzenia programów dla dzieci, który następnie pełnia rytualne seppuku. Jakby wow, nikt się chyba nie spodziewał, że to nadchodzi. Z uwagi na to, iż animacja ta okazała się wielkim hitem, w internecie zaczęły powstawać różnego rodzaju parodie z udziałem znacznie innych postaci, a nawet na przykład takie przedstawiające skróconą w historię Airplays, czyli Reddita, na którym każdy co minutę mógł pokolorować na dowolny kolor jeden piksel, dzięki czemu dużo osób, raczej społeczności, tworzyły piękne pixelarty. Niestety jednak żadna z tych parodii nie dorównuje jakością oryginału. Jednak o The Ultimate Showdown znowu zrobiło się głośno, gdy na jego 15-lecie powstała animacja, którą współtworzyło naprawdę wielu utalentowanych animatorów, niektórych naprawdę bardzo znanych, jak na przykład Squeezie, Gregzilla czy Lemonade Fresh. Dodatkowo całość jest naprawdę pięknie zanimowana i widać, ile pracy zostało w to włożonych. Bardzo lubię fakt, że praktycznie każdy segment tej animacji jest animowany w innym stylu, w zależności kto odpowiada za ten konkretny fragment, dzięki czemu widzimy często kilka designów Batmana, Godzilli czy Optimusa Prime'a. W tej wersji w tle nie użyto oryginalnej ścieżki dźwiękowej, a remaster, który został nagrany przez zespół Demon Demon w 2009 roku, który nie powiedziałbym, że jest gorszy, ale zdecydowanie ma inny vibe. Bije od niego stanowczo większą epickością niż oryginał i jest dodatkowo trochę dłuższy.
Ponadto w tej wersji widzimy znacznie więcej cameo postaci takich jak Ruby Gloom, Sans Undertale, Gruby Albert, Kirby, Link Zeldy, Yoshi, Kudłaty, Luigi, Yugi, Spyro, Harry Potter i naprawdę wiele, wiele, ale to wiele innych, których zliczenie zajęłoby nam kolejne parę minut tego filmu. Jeśli widzieliście tą animację, to możecie pochwalić się w komentarzu, ile wam udało się wyłapać cameo, albo z jakiej uczyliście się najbardziej, a jeśli słyszycie dzisiaj o tym pierwszy raz, to doskonale wiecie co robić, ta animacja trwa zaledwie 4 minuty. Na końcu chciałem powiedzieć, że jestem naprawdę ogromnym fanem tej animacji i naprawdę z całego serca cieszę się, że w końcu byłem w stanie nagrać o tym film. Co jakiś czas planuję pogadać też o jakiejś animacji z YouTube'a czy właśnie Newsground i odchodzić czasami od tematu klasycznych kreskówek. Jeśli wy macie jakieś pomysły, o czym mógłbym pogadać, następnym razem to dajcie znać w komentarzu. A ja nie zabieram wam już więcej czasu, życzę wam miłego południa, wieczoru czy tam poranka i jak zawsze, łączmy się w bólu.